Cześć, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, czym się dzisiaj zajmiemy? Kiedyś został mi sprezentowany, słuchajcie, widoczny silnik, tak jak to widzicie. Po co? Po to, bym po prostu ustalił, słuchajcie, problem, jaki powstał. A powstał problem taki, że słuchajcie, panewki się zatrzymały w tym silniku. Słuchajcie, to jest silnik bardzo młody. To jest Hyundai Kia. Generalnie to został słupek z tego silnika. No i słuchajcie, rzecz jest jaka. Silnik jest z 2016 roku. No i niestety silnik wytrzymał tylko 3 lata. Rok czasu sobie co prawda postał, odleżał, ale myślę, że warto się nim zająć. Natomiast słuchajcie, no trzeba się po prostu zagłębić do tego tematu, by sobie odpowiedzieć na pytanie, co w tych silnikach się dzieje, dlaczego słuchajcie, zatrzymują się wały. Czy problem jest mechaniczny? Czy problem, słuchajcie, powstał z zwykłego po prostu zaniedbania, czyli normalnego braku oleju? No nie sugerujcie się, że on jest w tym momencie brudny, jak na taki młody silnik, z tego względu, że on rok czasu po prostu stał sobie grzecznie i cierpliwie czekał. Słuchajcie, no wiadomo, od czego trzeba zacząć. Od czego trzeba zacząć? Po kolei będę sobie demontował poszczególne elementy. Każdy jeden do oględzin, aż skończymy, słuchajcie, na dole, na samym środku, czyli na wyjęciu wału. W każdym bądź razie, słuchajcie, za każdym etapem będę rozbierał, będę wam pokazywał. Tu mam już wstępnie śruby podkręcane. Natomiast, żeby nie zatruwać waszego czasu, po prostu odkręcę sobie górę, zabijmy sobie oględziny, zerkniemy, jak to wygląda w środku pod wałkami. No i lecimy sobie następnymi etapami. Coś musimy ustalić. Także cóż. Do zobaczenia za chwilę. No i okej, słuchajcie, mamy dekiel zrzucony. Wałeczki są naprawdę w stanie ładnym. Widać faktycznie, że ten silnik miał 70 tysięcy przejechane, bo faktycznie taką wartość miał według wskazania. Natomiast rzecz jest jaka. No tutaj słuchajcie, wstępnie po wałkach nic nie ocenimy. Będziemy musieli niestety ściągnąć wałki, żeby ocenić, jak wygląda mocowanie tych wałków, jak te łożyska wyglądają, żeby się nie okazało, że są przytarte. W każdym bądź razie co? Rozepnę sobie łańcuszek. Za chwilkę ściągamy tu wszystkie łożyskowania wałków. No i spotykamy się za chwilę. Spotykamy się ponownie. Musiałem, słuchajcie, rozebrać sobie tutaj boczny dekiel od rozrządu. Tak to, słuchajcie, wygląda pod spodem. Mamy tutaj dwa łańcuchy. Tu jest napęd pompy w tym miejscu, tu gdzie się łańcuchy łączą. Mamy jeden napinacz, drugi napinacz. Ślizgi są naprawdę ładne. Także, słuchajcie, naprawdę 70 tysięcy samochód przejechał. Po czym niestety ten wał się zatrzymał. No bardzo przykre, nie? Musiałem, słuchajcie, ściągnąć ten dekiel z tego względu, że tutaj boczna śruba, ta, która jest. Niestety wałek się zatrzymał w takim miejscu, gdzie nie mogłem jej odkręcić. Także, słuchajcie, po takich oględzinach na razie nic nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Dopóki nie dostaniemy się, słuchajcie, dalej. Także cóż, no biorę się powoli, demontuję sobie tutaj ten rozrząd. Skoro jestem przy rozrządzie, a jak za chwilę będę przy deklu, to będziemy spotykali się dalej. W każdym bądź razie, słuchajcie, no na tym etapie tutaj możemy sobie co najwyżej tylko popatrzeć i nic więcej. Dobra. Demontuję powoli i spotykamy się za chwilę. No nie pokazuję wam, słuchajcie, tego jak demontuję, dlatego że film by musiał trwać 2 godziny. A jest to po prostu nierealne, bo wiadomo, że trzeba po klucz podejść i tak dalej, nie? Dobra, demontuję i spotykamy się za chwilę. Jesteśmy na takim etapie, gdzie rozrząd mamy cały zrzucony. Oględziny sobie wstępnie, słuchajcie, zrobiłem już tych dwóch napinaczy. One są dobre, chodnie nie mają jakichś tam luzów, bo czasem mogłoby się okazać tak, że macie luz gdzieś tutaj na tym tłoczku. Na tym tłoczku macie luz i gdzieś tam wypuszcza ciśnienie, czy jest powiedzmy niedokręcony, bo też tak może się zdarzyć. Także one są dobre.
Także słuchajcie, biorę się dalej za rozkręcanie wałków. I jeszcze ewentualnie, słuchajcie, taka rzecz, jeżeli byście składali rozrząd, a potrzebowali jakiejś tam informacji czy czegokolwiek, to słuchajcie, mamy tutaj kropeczki, znaki. Tutaj na dole jest, widzicie, kropeczka na wale. Na górze macie tutaj dwie kropeczki i tu macie kropeczkę, czyli po prostu te kółeczka po złożeniu, one się mają ze sobą zgrać, nie? No i razem z dołem. Dobra, słuchajcie, biorę się za zrzucanie wałków i robimy oględziny łożysk. Czy nie jest to przytarte, bo słuchajcie, wałków nie mogę obrócić, ale być może przez to, że ten silnik troszkę stał. Także zrzucam wałeczki, tu utaczę wałki, zrzucam górę i za chwilę się spotykam. No i dobra, słuchajcie, mamy przygotowane, podkręcane górne mocowania, czyli panewki czy łożyska, jakbyśmy to nie nazywali, wałków. No i słuchajcie, jeżeli ktoś by potrzebował informacji, czy można to źle poskładać. Wiadomo, że słuchajcie, wszystko można, natomiast jeżeli się przyglądniecie, to wszystkie są oznakowane. Strzałeczka mówi o kierunku, gdzie jest rozrząd. Widzicie? I każdy z nich jest ponumerowany, czyli mamy od strony rozrządu pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, tak jak widzicie. No i pompa, nie? Co znaczy in? Słuchajcie, to jest wejście. Tutaj jest kolektor sądzący od tej strony, czyli wlatuje powietrze. No i wiadomo, wydech już jest jako eks. Ja, słuchajcie, mówię to dla tych, którzy może po raz pierwszy to będą rozkręcali, bo ci, co wiedzą, to dla nich to jest po prostu już informacja z życia wzięta, nie? Dobra. Ściągamy którekolwiek. No i co? Słuchajcie, olej wychodzi na to, że tutaj docierał, nie? Olej tutaj docierał. No i słuchajcie, co mogę powiedzieć. Wałeczek troszkę delikatnie jest naruszony. To jest co prawda tylko do wypolerowania. Tak mi się wydaje na tym etapie. Natomiast słuchajcie, wiadomo już, że ten wałek pracował po części bez oleju, czyli to się nie stało tak hop od razu. Czyli on chwilkę sobie już pracował. Nie wiem, to ustali dalej czas, jak sobie porozbieram. Natomiast słuchajcie, po tych powierzchniach tutaj widać, że on chwilkę sobie bez tego oleju, czy bez tego oleju, bez tego smarowania popracował. Dobra, słuchajcie, zrzucamy wałek, zobaczymy, jak to wygląda ten dół. Bo tutaj ta powierzchnia troszkę gorzej wygląda. Nie jest tragedia. Ale wiadomo, żeby móc się przekonać, trzeba będzie ściągnąć głowicę, żeby nie dochodziło do kolizji, i zrobić po prostu próbę już na stole samych wałków, nie? Po nasmarowaniu normalnie. Dobra, słuchajcie, demontujemy dalej i spotykamy się za chwilę. Wyciągnąłem wałki po wstępnych takich oględzinach. No wałki, słuchajcie, są do zaakceptowania, nie można powiedzieć, żeby były zużyte. Widać, że gdzieś coś tam się zaczęło, natomiast naprawdę wyglądają ładnie. Wiadomo, trzeba będzie to wszystko później sprawdzić, czy one się będą ładnie kręciły tutaj w tych panewkach dolnych. Natomiast słuchajcie, te panewki wyglądają naprawdę nieźle. Nie mają jakichś zadzierów, nie mają jakichś oznaków takich, żeby gdzieś to było przydarte. Także być może faktycznie tak jak było deklarowane, zaczęło się gdzieś coś tłuc, no i pojazd się zatrzymał i na tym koniec. No pewnie daleko by nie pojechał i tak. No i dobra, słuchajcie, całą ciekawostką jeszcze jest, słuchajcie, to, że gdyby się wam zdarzyła sytuacja taka, że w tego typu silniku, to jest, słuchajcie, silnik dwulitrowy, nie wiem, 2.2 czy dwójka, 136 koni. Gdyby się, powiedzmy, rozsypały wałki, czy zatarły i tak dalej, to nie wymieniacie całej głowicy. Tylko podstawa, słuchajcie, jest do zdemontowania. No co prawda ona w tym momencie jest podklejona, nie? Bo ona sobie siedzi na ciasno. Natomiast ja ją zaraz ściągnę i podstawę sobie ściągacie.
i samą tą podstawę możecie sobie wymienić, o tak jak widzicie tutaj. Bez konieczności, słuchajcie, jej wymiany, bo czasem ktoś powie, że no nie, panie, głowicę trzeba od tego wymieniać. Jeżeli głowica nie ucierpiała, to jej nie wymieniamy. O, widzicie, ja sobie poderwałem to w tym momencie kluczem. O. Może mi się uda jedną ręką? Udało się. Widzicie, całość schodzi elegancko. I całą tą podstawę się wymienia. Jeżeli już taka konieczność zaistnieje. Bo się na przykład wałki zatrzymały. No i tak to, słuchajcie, wygląda po dojściu dalej, nie? Tu, słuchajcie, teraz mamy śruby, które będę odkręcał od głowicy, żeby się dostać pod spód, zobaczyć, jak tam wyglądają powierzchnie, jak wygląda, słuchajcie, jak wyglądają cylindry, nie? Tutaj jedna uszczeleczka, widzę, jeszcze została, ale to nic się nie dzieje. Dobra, słuchajcie, nie zatruwam waszego czasu, biorę się za zrzucanie głowicy, no i spotykamy się już za chwilkę, jak będzie zdjęcia. Także do zobaczenia. No okej, okay, słuchajcie, spotykamy się już po dłuższej chwili. Wszystkie śruby sobie podkręcałem od głowicy, tak jak to widzicie. Odkręciłem sobie też, słuchajcie, kolektor wydechowy, żeby troszeczkę lżej było go unieść do góry. No, także słuchajcie, tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, biorę się za ściąganie głowicy. Niestety będę musiał odłożyć ustrojstwo do nagrywania, bo mam tylko dwie ręce, a niestety dwoma rękami trzeba to podnieść pieroństwo. Także co, biorę się do uniesienia, otwieramy, no i robimy oględziny, co zostało spustoszone po zatarciu silnika. Dobra, spotykamy się za chwilę. No i słuchajcie, głowiczka została wyciągnięta. Wygląda ładnie. No i wydaje mi się, że chyba, słuchajcie, na tym zakończymy etap kontroli wstępnej naszego silniczka. Co stało się, co się uszkodziło, a dlaczego? Słuchajcie, jak się silnik stawia na zewnątrz, przysłowiowo pod rynną, pod dachem, gdziekolwiek, no to słuchajcie, taki powstaje efekt. Zobaczcie. Widzicie to? Cholerne białe trociny. Tak to właśnie wygląda. Także myślę, że szkoda chyba analizę sobie robić. Chyba, że powyciągam tłoki po to, żeby się dowiedzieć, co tam w środku siedzi, ewentualnie do wału. No, także słuchajcie, dla mnie tragedia, rozpacz. Także widzicie, nauczka na przyszłość. Jeżeli macie gdzieś silnik, który stoi zostawiony do założenia, no to na litość boską. Trzymajcie go w pomieszczeniu, zalejcie go olejem, cokolwiek zróbcie. No ni cholery, nie róbcie takich fantów, nie? Dobra, słuchajcie, ja wydmucham to coś. Zobaczę, jak to wygląda. Jeżeli filmik będzie leciał dalej, no to znaczy, że słuchajcie, że się biorę dalej i rozkręcam. Póki jak na razie na tym etapie, no to jest tragedia, nie? No tak, tak widzicie, silnik zostawiony. Po roku czasu takie coś powstało. Pewnie pod rynną stał, nie? Dobra. Ja sobie dmuchnę. Jak się spotkamy później, to znaczy, że słuchajcie, coś jeszcze z tego robimy. Także póki co na razie nie żegnam się z wami. Do zobaczenia. Hej, na razie. Hej, słuchajcie. Spotykamy się jednak dalej. No to jest właśnie, słuchajcie, ten mankament, że jestem uparty. Jak już się zawziąłem, to postanowiłem, żeby wam już pokazać. No i samej ciekawości, nie? Głowiczka, słuchajcie, odłożona. Zrzuciłem dekiel. Gary napuściłem, żeby łatwiej można było zdjąć. No i słuchajcie co, żeby wydostać się, żeby dostać się ogólnie do środka, nie? Słuchajcie, tutaj macie te śruby dookoła. Dookoła tego dekla macie śruby, które musicie tu podkręcać sobie i po zewnętrznej stronie. No i później normalnie w życiu ten dekiel, jak go tak mocniej... O. Widzicie, on już zaczyna się nam ruszać. Tylko on siedzi jeszcze na kołkach, bo tam ma kołki naprowadzające. Także zrzucamy go z kołków i spotykamy się za chwilę. No niestety, muszę mieć dwie ręce. No i dobra, dekielek mamy zrzucony. Ja sobie tu już wstępnie, słuchajcie, podkręcałem śruby, te dalsze. Tutaj mamy, słuchajcie, pompę olejową. Czy nasza pompa olejowa mogła zawinić? Na tym etapie jeszcze ciężko powiedzieć.
Na pewno w smoku, słuchajcie, wygrzebałem o coś takiego. Kawałki, słuchajcie, panewek. No właśnie, bardzo pożądana rzecz i lubiana, nie? W każdym bądź razie, słuchajcie, co? Ściągam naszą pompę, pompa nasza zeszła. Myślę, że oględziny pompy zrobimy dopiero wtedy, jak ona będzie wyczyszczona. Już tam, słuchajcie, widać w smoku, zobaczcie. Części panewek, które zostały zassane. No i dobra, słuchajcie, zrzucamy dekiel. Zrzucamy dekiel. No patrzcie, jak się woda poprzedostawała dalej, nie? Zrzucamy dekiel i będziemy widzieli, co tam pod spodem, jak to nam wygląda. No. Dobra, odkręcam to wszystko i pokazujemy już środek wału. Także spotykamy się za tą chwileczkę. No i dobra, słuchajcie, troszkę dłużej posiedziałem, żebyście nie musieli czekać tysiące razy. Słuchajcie, zrzuciłem sobie z czwartego, no i powiem wam, że jestem zadziwiony. To są ślady, co prawda, te po wodzie, ale korba jest, czy ten czop jest ogólnie, słuchajcie, tutaj bardzo ładny, nie? Tutaj na pierwszym widać, że gdzieś coś się, słuchajcie, obróciło. O, teraz to widzicie. Ale to myślę, że delikatnie papierkiem to poprawić. I może, ale to tylko mówię, to tylko może, nie? Bo nie wiem, co tam się tak naprawdę stało. Z czego, słuchajcie, ta panewka jednak gdzieś tam się rozsypała w imeno. No zobaczcie tutaj na tego czopa. On jest również naprawdę ładny, panewka wygląda. No słuchajcie, panewka wygląda bardzo ładnie. Tutaj ta paneweczka też wyglądała ładnie. No to lecimy następną. No a kuku. No i słuchajcie, co jest ciekawe. Co jest ciekawe, bardzo dziwne. Coś tutaj wygląda na to, że coś tam się zaczęło dziać. Ale słuchajcie, ogólnie z tego co widzę tutaj na pierwszym tylko coś delikatnie ruszyło tą powierzchnię, ale nie tragedia, nie? Dobra, no ale dalej tak, jeśli chodzi o kwestię olejową, nie wiemy nic na póki na razie. Także musimy wszystko, słuchajcie, porozbierać w mak, żebyśmy mogli oględziny zrobić. Na pewno jest jedno pewne, że się panewka nam zatrzymała i rozsypała. Prawdopodobnie tutaj ta na pierwszym. Albo się, słuchajcie, no póki na razie nie mam jeszcze pełnej, słuchajcie, analizy, żeby coś móc odpowiedzieć. Dobra, słuchajcie, no nie będę gdybał, nie będę mówił o niczym. Biorę się za główne i później dopiero oględziny zrobimy. Także coś, jak wyciągnę główne. Główne tutaj to są te, które musimy podkręcać. Zrzucamy, no i spotykamy się za chwilę. Już słuchajcie, tak jak sobie pościągałem wszystkie śruby tutaj z łożysk. Możemy się wybrać za otwierania, sobie już to częściowo zbiłem. O, natomiast słuchajcie, no to są ślady wody. To wszystko będę musiał wytrzeć, wyczyścić, wymyć. Słuchajcie, jeżeli będziecie demontowali, to się nie bójcie, żebyście nic sobie, że sobie pomylicie. Każda z nich jest numerowana. Tak jak widzicie, to jest pierwsza, druga, trzecia, czwarta. No i gdzie ty jesteś? Tu piąta. Strzałeczka, słuchajcie, mówię o kierunku. Strzałeczka to jest kierunek w stronę rozrządu. To ja mówię dla tych, którzy mogą nie wiedzieć takich informacji. No i dobra, słuchajcie, no cóż, powyciągam to wszystko. O, wszystkie możemy powyciągać. No tu jest akurat, to są ślady wody, ale słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, panewki, no tak jak sobie wytrę, zobaczcie. No, nie udało mi się jej wytrzeć. Nie udało mi się jej wytrzeć. Panewki, słuchajcie, są naprawdę ładne. Także wychodzi na to, że jedna z tutaj się tylko odezwała, ta na pierwszym tutaj, delikatnie, którą rozsypało. Może i faktycznie tak było, że został od razu zgaszony i nie pracował sobie. Nie sugerujmy się tym, że tutaj, słuchajcie, mamy te ślady rdzy, ponieważ dostała się woda.
Te czopy niestety trzeba będzie wszystkie dopracować. Ultradźwięki, to wszystko chemia, wykąpać, wymyć. No i generalnie, słuchajcie, mamy już wał, można powiedzieć, do wyciągnięcia. Co prawda wyciągnę, jak będę miał dwie ręce, bo jego w tym momencie myślę, że no, siedzi. Myślę, że siedzi. Trzeba będzie w niego stuknąć, bo na panewkach siedzi tam, tych dolnych. W sumie to są górne, ale teraz dla mnie dolne, bo on tak leży. Dobra, słuchajcie, nie zagaduję. Już wiecie, jak wał, jak się dostać do wału, co ewentualnie trzeba pozrobić, porozbierać, porozkręcać. Natomiast słuchajcie co, spotkamy się dopiero wtedy, jak zrobimy dokładne oględziny wszystkiego, zwymiarujemy i sprawdzimy, co jest do wymiany, czy korby są do wymiany, prawdopodobnie tak, jedna z nich, jeżeli by się panewka obróciła, ale to dopiero wyjdzie, słuchajcie, jak zrobimy oględziny dokładne i zwymiarowanie. Dobra, spotykamy się już po, jak wszystko wyczyszczę, także dzięki, póki co, na razie, do zobaczenia. Słuchajcie, pozwoliłem sobie jeszcze wrócić, ponieważ filmik by musiał trwać 2 godziny. A tak zrobimy, rozrzucimy sobie to na 2. Słuchajcie, tu macie etap rozkręcania silnika. Na drugim filmie zrobimy, słuchajcie, no już po wyczyszczeniu, po wymyciu tego zrobimy jakieś tam wymiarowanie. Jeśli, słuchajcie, dokładnie potrzebujecie jakiejś informacji odnośnie wymiarowania panewek, tych rzeczy, to już, słuchajcie, nie pytajcie mnie. Zapraszam do profesora na YouTubie. Kręci sobie też bardzo dobre filmy, także szacunek dla tego człowieka. Możecie mu zaufać, jeśli chodzi o wiedzę. W każdym bądź razie, słuchajcie, no to już mówię, to już nie do mnie. Ja w swoim zakresie mogę takie rzeczy, ale tak to się komuś tam nie wtrącam. Także to, słuchajcie, póki na razie. Jeżeli filmik się komuś przydał z etapu, słuchajcie, rozbierania, rozkręcania silnika, liczę na łapeczkę w górę. Zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału, wtedy będziecie wiedzieli coś tam z bieżących rzeczy, co ewentualnie może być Wam potrzebne. Naprawdę, słuchajcie, to nie boli, a ta subskrypcja czasem naprawdę może Wam pomóc, ułatwić naprawdę życie, bo jakąś informację, która może być Wam potrzebna, akurat gdzieś tam usłyszycie, aha, coś tam tego i tak dalej, nie? Także widzicie, tak to wygląda. Dobra, tak i póki co na razie. Dziękuję i zapraszam już do następnego filmu, który będzie z etapu, słuchajcie, skręcania silnika, czy ewentualnie rozrzucimy to na 3, żeby to długo nie trwało, czyli powiedzmy sprawdzenie, kontrola tych wszystkich rzeczy, szczelności, a później reszta już, jak składanie, to już może być trzeci etap. Także póki co na razie dziękuję jeszcze raz, liczę na łapeczkę w górę od Was, na subskrypcję. Wtedy coś tam będziecie wiedzieli. Nie namawiam, natomiast słuchajcie, jeżeli ktoś subskrybuje mój kanał publicznie, na pewno staram się informacje jakieś gdzieś tam priorytetowo odpowiadać, jak ktoś tam coś potrzebuje. Także póki to na razie dzięki. No i cóż, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.